Teatr Polskiego Radia. Rafał Kapeliński. Trzy szanse. To wydarzyło się kilka lat temu. Właśnie po raz drugi oblałem maturę. Żeby przeboleć rozczarowanie kolejną porażką, jak zawsze w takich przypadkach, postanowiłem wyjść na długi spacer i coś nakręcić. Krople deszczu uderzały w kamerę, gromadziły się na obiektywie, a ja co kilka minut musiałem robić przerwę na czyszczenie szkła obiektywu. Po kilkunastu minutach filmowanie stało się niemożliwe, a ja zacząłem rozglądać się za schronieniem. Kim pan jest? Przestraszył mnie pan. Dzień dobry. Wynoś się stąd. Nie chciałem wtargnąć na pana podwórko. Myślałem, że tutaj nikt nie mieszka. Już sobie idę. Spacerowałem. Nie chciałem, żeby kamera mi zamokła. Zobaczyłem pana budę, więc postanowiłem się schować. Ale już sobie idę. Przepraszam, zanim pójdę, czy mógłbym panu zrobić kilka ujęć? Wynoś się, wynoś. Już idę. Może herbaty? Dziękuję, ale już nie mogę. To byłaby piąta herbata. Niedługo będę musiał iść. A głodny jesteś? Nie, dziękuję. No dobrze. Dobrze, że leje. Przynajmniej złodzieje siedzą w domu. Tydzień temu ukradli mi wszystkie rury w ogródku. W nocy przyszli jak spałem. Ja zapewniam pana, że nie jestem złodziejem. Nie wyglądasz na złodzieja. Ile masz lat? 20. A pan? 82. Mama mówi, że cały kwiecień ma lać. To nie będzie lał. A ty co? Filmowiec? No, lubię. Chodzę do klubu filmowego. A co lubisz filmować? Najchętniej to ludzi. Takich jak pan. Obiektywy czyste, wszystko w porządku. Mogę wracać do domu. Tak naprawdę to muszę iść, bo tej kamery jeszcze nie dostałem. Sam ją sobie wziąłem. Urodziny mam dopiero jutro. Zostań jeszcze. Taki deszcz będzie szedł. Nie mogę. Muszę iść. Już jestem tutaj prawie 3 godziny. Nie chcę pana męczyć. Prawdę mówiąc, te 3 godziny minęły tak szybko. Pięknie pan opowiada. Ale naprawdę muszę teraz iść. Ja bym się tą maturą martwił. Wiesz, że wszyscy mamy w życiu tylko 3 szanse. Jakie szanse? Nie rozumiem. Trzy szanse. Aby się zakochać, zrobić coś dobrego, żeby się spełnić. Aby zarobić dużo pieniędzy i zostać milionerem. Każdy ma tylko 3 szanse i tyle. I te szanse trzeba zawsze łapać za nogi, bo jak się ich nie złapie, to uciekają i już nie ma. Jak zające. Czas pracy już nie ma. A jaka była pana pierwsza szansa? To było jeszcze przed wojną. Dorastałem na ulicy Kościuszki. Przed wojną była to taka dzielnica robotnicza. Nie chodziło się tam po zmroku, bo można było dostać dobrze po głowie. Miałem 2 najlepszych kolegów. To byli Żydzi. Mieli sporo pieniędzy. Grali z nami w piłkę. A kiedyś jednego z nich obroniłem, jak ktoś chciał go zbić w czasie meczu. I ten sposób zaczęła się nasza przyjaźń. Często zapraszali mnie do siebie. Mieszkali w willi na Batorego. W takiej pięknej willi z ogrodem i służącą. Lubiłem tam chodzić, bo dla mnie to był inny świat. Świeżo wyprasowane obrusy na stołach, piękne, wysłane aksamitne sofy. I ich mama, pani Patrycja, też mnie bardzo lubiła. Była zawsze taka elegancka. A w niedzielę to chodziliśmy do kina, a potem kupowaliśmy cukrową watę.
A oni za wszystko płacili. Chodziliśmy na bulwar filadelfijski, gdzie puszczaliśmy kaczki. Fajni byli ci bracia. Mieli na imię Dawid i Paweł. Dawid był tam w moim wieku, a Paweł tak o rok młodszy. Zaczęliśmy spędzać z sobą coraz więcej czasu. Ale którejś niedzieli przyszedłem pod ich dom, jak zwykle. Zadzwoniłem przy bramie, ale nikt nie odpowiadał. Zadzwoniłem raz, drugi, trzeci, nic. No, przeszedłem na drugą stronę domu, ale wewnątrz chyba nikogo nie było. Byłem zdziwiony, ponieważ jeszcze poprzedniego wieczoru umawialiśmy się, no jak zawsze. Podniosłem kamyk i rzuciłem nim w okno. Akurat w okna ich pokoju, na drugim piętrze. I wtedy z jednego okna z domu naprzeciwko wychyliła się starsza kobieta i powiedziała, że Dawid i Paweł i ich mama wyjechali bardzo wcześnie tego samego ranka. I żebym sobie poszedł, bo w domu nikogo nie ma. To nieładnie. Byłem rozczarowany. Poszedłem do niej następnego dnia, ale tam ciągle nikogo nie było. I tam minął tydzień, jeden, drugi, a ja czułem się taki strasznie rozgoryczony, że dwójka moich najlepszych przyjaciół mnie tak oszukała. Wyjechali, nie mówiąc mi nic. A który to był rok? A to był już rok 38. Tak. I wszyscy czuli, że zbliża się wojna. A gruźlica mojego taty bardzo się pogorszyła. Nie mógł pracować, więc zacząłem dorabiać na złomie. Ładowałem złom na ciężarówki. Ciężka to była robota, ale no, musiałem pomóc mamie, bo w domu nie przelewało się, nie? O, a ja byłem sam. No, rzuciłem szkołę, bo ojciec już w ogóle nie mógł pracować na kolei. Potrzebował lekarstwa, mama nie mogła powiązać końca z końcem. A pewnego dnia to była zima. Jak zwykle pracowałem na stercie, ale padał gęsty śnieg. Taki śnieg, że prawie nic nie było widać. No, jak zawsze o 12 był dzwonek na przerwę obiadową. I pognałem do domu na obiad. A tutaj naraz wymija mnie limuzyna. Juch, piękna, czarna limuzyna z ciemnymi oknami i z inkrustowanymi światłami, ze świecącymi chromem felgami. No, wielka jak szafa. I jak dojechałem, to ta limuzyna już stała zaparkowana na podwórzu przed naszą kamienicą. Wejdź, Franek, wejdź. Nie poznajesz pani Fleischmann? Oczywiście, że poznaję. Przyniosę ci zupy. A dla pani może herbaty jeszcze? Nie, dziękuję bardzo. Dzień dobry, Franek. Dzień dobry. Franek, przykro mi, że się na mnie gniewasz. Przepraszam, że wyjechaliśmy, nie zostawiając dla ciebie żadnej wiadomości, ale no, nie miałam wyboru. Rok temu rozwiodłam się z mężem. W tym samym czasie zmarł mój brat, który miał w Ameryce, w Detroit, fabrykę butów. Całą fabrykę przepisał na mnie. Mój mąż zabiegał o to, żeby zabrać mi Dawida i Pawła, na co ja jako matka no, nie mogłam pozwolić. Postanowiłam wykorzystać sytuację i wyjechać do Stanów. Dawid i Paweł nie wiedzieli o wyjeździe do ostatniej chwili. Nie chciałam, żeby się o wszystkim dowiedział mój były mąż, ale oni cały czas o tobie mówią. Tęsknią za krajem, tęsknią też za tobą i moja propozycja jest taka. Jeżeli wyjedziesz ze mną do Ameryki, to będę cię traktowała niczym syna. Zapłacę za każdą szkołę, którą będziesz chciał skończyć, a potem możesz pracować u nas w fabryce albo możesz robić, co zechcesz. Zawsze ci pomogę. Jestem teraz bardzo bogatą osobą. No, Franek. Myśl o sobie. Nie myśl o nas, synku. Musisz podjąć decyzję teraz,
i jechać ze mną do Warszawy. Nie chcę, żeby o mojej obecności tutaj dowiedział się mój były mąż. Ja dużo ryzykuję. W konsulacie jeszcze dzisiaj mój dobry znajomy wyrobi ci paszport. Jutro rano wyjedziemy z Warszawy do Nowego Jorku, a potem do Detroit. Tysiące myśli przechodziły przez moją głowę. Z jednej strony bardzo chciałem jechać, z drugiej jednak nie chciałem zostawić mojej mamy samej. Wiedziałem, że ojciec umiera. A no, co się stało? Wahasz się? Ja proszę pani, nie mogę. Chyba nie muszę pani tłumaczyć. No, tak, rozumiem, ale z Ameryki też będziesz mógł pomagać rodzicom. To nie jest moment na takie myśli. Pakuj się, proszę. Nigdzie nie jadę. Dlaczego? Jak to dlaczego? Pani myśli, że może przyjść do naszego domu, zacząć mówić o wielkiej Ameryce i że wszyscy będziemy tutaj skakali? Bo pani synowie nie mogą się do tej Ameryki przyzwyczaić i pani postanowiła sprowadzić dla nich ich najlepszego kolegę z Polski. I przyjechała pani tutaj, wiedząc, że ten kolega ma biednych rodziców, że długo się nie będzie zastanawiać. Wcale tak nie jest. Niech mi pani nie przerywa. A potem pani siedzi przy stole i się brzydzi dotknąć wyszczerbionej szklanki. A ja pani powiem, że ja mam gdzieś tą całą Amerykę. Mam ją gdzieś. Franek, nie rozumiesz. Pani kłamie. Ja kłamie? Franek, prawda jest taka, że bez szkoły nie masz perspektyw. Że za tydzień może wybuchnąć wojna, a wtedy nikt stąd się nigdzie nie wydostanie. No, teraz też kłamie? Jeżeli kłamie, to jaka jest ta prawda? No powiedz, jaka jest ta prawda? No, bo prawda jest taka... Jest taka, że ja bardzo chciałbym pojechać do tej Ameryki, ale nie mogę. Nie mogę. Siedzieliśmy tak obok siebie, razem, kilka minut, może dłużej. Gdy wreszcie wyszliśmy na korytarz, tata i mama już na nas czekali. Wszystko słyszeli. Tata podał futro pani Fleischmann, ale ona grzecznie podziękowała i ubrała się sama. Franek, jesteś pewien? Niech mama odejdzie od tego okna. Jesteś pewien? Synku, tacie nie zostało wiele czasu. O mnie się nie martw. Mamo. Wyjeżdżają z podwórka, Franek, zobacz. Odjeżdżają, Franek. Niech mama nie płacze. Jedź, synku. Jedź. Nie zważaj na mnie. No szybko, no już. Na co czekasz? Mamo. Jedź za nimi, mówię. Wybiegłem z kamienicy, szybko wróciłem po rower i rzuciłem się w pościg za limuzyną. Ale samochód zaczął szybko się oddalać. Wróciłem do domu, gdzie moja mama rzuciła mi się na szyję, a ojciec kaszlał w swoim pokoju. I chyba tak musiało być. Ale pan zawalił sprawę. Przepraszam za język, to z emocji, ale... Nie żałował pan? Miesiąc później zmarł mój ojciec, a mama zginęła rok później. Drugiego dnia wojny zabiła ją bomba. Ja po 2 latach okupacji wpadłem w łapankę i skończyłem w Auschwitz. I tam każdego wieczoru, leżąc na pryczy, słyszałem śmiech diabła, który się ze mnie śmiał. I śmiał, że taki byłem głupi. I w ten sposób zmarnowałem moją pierwszą szansę. I naprawdę pan już tej pani Fleischmann nigdy nie zobaczył? Nie, nigdy. Źle się pan czuje? Nie, nic mi nie jest. Może już pójdę? Siedź tutaj, słuchaj. Słuchaj, nie skończyłem. Nie wiedz się, bo to mi przeszkadza. No i tak, co to? Jedziemy dalej z moją opowieścią? Pewnie. A jaka była pana druga szansa? Znalazłem skarb. Znalazłem prawdziwy skarb. Po wojnie to ja nie mogłem znaleźć pracy, w ogóle nie było pracy. Wróciłem z obozu, nie miałem gdzie mieszkać. Miałem kolegę, milicjanta,
Milicjantem po wojnie każdy mógł zostać, więc ja zostałem. Ale moje obowiązki nie były bardzo wymagające. Zawsze z jednym kolegą, dowódcą, chodziliśmy na rynek, gdzie legitymowaliśmy ludzi, którzy próbowali coś tam kombinować. To nie byli żadni tam bandyci, to byli prości ludzie, którzy musieli sobie jakoś radzić. A czasy były ciężkie. Okropna bieda. Problem polegał na tym, że wszyscy z naszego komisariatu brali łapówki. Świetnie z tego żyli. A największym takim łapówkarzem ze wszystkich to był nasz dowódca. Tatarak. Jak się rozeszło, że ja i kolega nie bierzemy, no to niektórzy na komisariacie zaczęli nas unikać. Inni zaczęli się nas bać. No to bo jak? A potem jeszcze nie chcieli nas się pozbyć, bo staliśmy się dla nich niebezpieczni. Po kilku miesiącach zacząłem podejrzewać, że naprawdę chcą się nas pozbyć, że szukają na nas haka. Słuchaj, miałbym dla ciebie robotę. Jutro pójdziesz na patrol z tym nowym kapralem. A co? Nie podoba mi się. Jest za dobry. Załatwione. Od początku mi się nie podobał. Nie ufam mu. Trzeba go sprawdzić. Muszę powiedzieć, że ma pan dobrą drużynę. Sprytne chłopaki. Nie jest najgorzej. Wszyscy staramy się jak możemy. Ale zawsze trafi się czarna owca. A co jest za problem? Że miękki jest. Nie nadaje się do tej roboty. Pójdziesz z nim na patrol, przyjrzysz mu się. Dochodzą mnie słuchy, że może być niebezpieczny. Nie pije? Nie ufam mu. Zbyt dobrze mu z oczu patrzy. Mi też dobrze z oczu patrzy. Dlatego masz go sprawdzić. Kapralu, do mnie! Tak jest, panie majorze? To jest kapitan Robal. Towarzysz z Lubelszczyzny, z partyzantki. Właśnie został do nas przeniesiony na jakiś czas. Dzisiaj pójdziesz na patrol z nim. Tak jest. Spocznij. No, to do roboty, panowie. Powodzenia. Co to tam masz, gówniarzu? Łap go! Przestań się wyrywać, gówniarzu! Jak ci na imię? Piotr. Nie mówi się Piotr, tylko Piotr, zapamiętasz? A skąd to masz? Niech mnie pan puści! Ja muszę do domu! Skąd to masz? Trzymaj! Amerykańskie kamienie do zapalniczek. Takie jak ze zrzutów. Skąd to masz? Pan mnie puści, ja proszę! Proszę! Panie poruczniku, to tylko chłopiec. Załóż mu kajdanki. Załóż mu kajdanki, przecież dałem ci rozkaz. Tak jest. Skąd masz te kamienie? Nie moje. Kto ci je dał? Jeżeli pokażesz nam, kto ci je dał, to cię puszczę wolno, więc jak? Skąd masz te kamienie? Nie moje. Pokażesz nam, gdzie to dostałeś, czy nie? Pokażesz, gdzie to dostałeś? Czy mam cię wrzucić do więzienia? I matkę, i ojca też. Panie kapitanie! Co? To dziecko, panie kapitanie. A ty zamknij mordę i wykonuj rozkazy. Nikt się ciebie o zdanie nie pyta. Piotruś nam pokaże, gdzie to dostał, tak? No widzicie, kapralu? Pokaże! I otrzyj krew z nosa, bo jeszcze pomyślał, że cię ktoś bije. Nie wiedziałem, co robić. Z jednej strony to, co robił, było zgodne z przepisami, a z drugiej było to po prostu podłe. Nie byłem pewien, czy to nie jest wszystko ukartowane, aby mnie pogrążyć. Przeklinałem ten mundur, to targowisko, tę biedę, ten cały świat. No, ale się bałem. A czego się pan bał? Gdybym był sam, to bym chłopaka zostawił w spokoju. Ale teraz się bałem cokolwiek powiedzieć. A skąd miałem wiedzieć, że to wszystko nie jest prowokacja? Że chłopak nie był podstawiony. Chłopak zaprowadził nas do
eleganckiej dzielnicy, gdzie stały jeszcze przedwojenne wille. Tam mieszkali tylko ci, którzy albo byli w partii, albo mieli jeszcze jakieś pieniądze sprzed wojny. To tutaj? I tutaj. No, niczego sobie domek. Zaraz zobaczymy. Kapralu, sprawdźcie, czy na bramie jest dzwonek. Jest, panie kapitanie. No to dzwoń. Łap go! Lera. Dlaczego go wypuściłeś? Uważaj, bo to się może dla ciebie źle skończyć. Uważaj, bo drugi raz już cię nie będę ostrzegał. Tak jest. Czy mogę panu w czymś pomóc? Kim pani jest? Pracuję w tym domu jako gosposia i ktoś dzwoni. Dzień dobry. Dostaliśmy meldunek, że w tym domu ktoś handluje kontrabandą. Mamy nakaz przeszukania domu. Bał się pan. Bałem, ale co miałem robić? Ciągle myślałem, że to może być prowokacja. Ale takiego bogactwa jak tej willi przedtem jeszcze nigdy nie widziałem. Wielki żyrandol, machoniowe podłogi, ogromne dywany, aksamitne zasłony, szkło na półkach, książki, dużo książek, bardzo dużo oprawionych, pięknych książek. Widzisz, jak się urządzają oszuści? Panowie, tak nie można. Ja proszę o nakaz rewizji. W domu nikogo nie ma. Ja mogę stracić pracę, panowie. No, kim panowie są? Siedź tu. Ty, zobacz ile książek. To na pewno nie jest za uczciwe pieniądze. Od razu widać, że tutaj ktoś handluje kontrabandą. O, a jaki ładny żyrandol. Nienawidzę, jak bogacą się kosztem ludu. A ty na co się gapisz? Panie kapitanie! Przeszukiwać! Panie kapitanie, pan kapitan dostał rozkaz mnie sprawdzić. Kto ci to powiedział? Ja nie rozumiem. Dużo nie myśl, tylko też szukaj, a włos ci z głowy nie spadnie. Tak jest! Sprawdź te szafy. Nic nie ma! Wywal wszystko na podłogę! Panie kapitanie, coś idzie! Co się tutaj dzieje? Zamknij drzwi! Zosiu, co się tutaj dzieje? Ja próbowałam, proszę pani, tych panów powstrzymać. Mówią, że mają nakaz rewizji. Mogłabym go zobaczyć? Dostaliśmy wiarygodny raport, że ktoś w tym domu handluje kontrabandą. Mamy rozkaz przeszukania mieszkania. Kim panowie jesteście? Tutaj nic nie ma. Widzicie, kapralu? Jednak coś ukrywają. A co jest w tej szafie? Dobrze. I co było w tej szafie? Skarb. Skrzynia, a w skrzyni złote pierścionki, kamienie, które wyglądały na brylanty, całe powiązane gumką pliki amerykańskich dolarów. To był skarb. Czegoś takiego nigdy nie widziałem. I co pan zrobił? Naprawdę to chciałem uciekać. Dziewczyna była piękna. Blondynka, śliczna dziewczyna. Jedno spojrzenie i byłem w niej zakochany. No, od razu było jasne, że to żadni złodzieje. To byli uczciwi ludzie. Ale bałem się. Bardzo się bałem. Nie chciałem stracić pracy. A jak on zareagował na ten skarb? Patrzę, a on klęka przed skrzynką i zaczyna się modlić. Tak, modlić do Najświętszej Panny, że mu wreszcie podarowała taki skarb. A ja patrzę na dziewczynę. No i nie wiem co robić. Wiedziałem, że coś tu jest. Od razu wiedziałem. Ale one nie są żadnymi złodziejkami. Nie możemy tak. Musimy to zgłosić na posterunek. Co?
Na jaki posterunek? O czym ty gadasz? Na posterunek. Niech pan... Czy panie chcą, żebyśmy zgłosili to na posterunek? No widzisz, nie chcą. Panie kapitanie, ja odmawiam. Oj, koleś, chodź. Pogadamy na osobności. Nie podchodź do mnie. No co ty? Ale nie podchodź do mnie, powiedziałem gnębę. No, dobrze. No, to co robimy? Ja idę. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. No, gdzie chcesz iść? Złożyć meldunek. A na kogo ty chcesz złożyć meldunek? Na siebie? Powiem całą prawdę. Myślisz, że będą cię słuchać? Wiesz, że cię mają na celowniku. Jeżeli będą kogoś słuchać, to tylko mnie. Czego chcesz? Mam propozycję. Dzielimy kasę na cztery. Ja biorę trzy części, ty jedną. To fair, nie? I co dalej? Resztę zostaw mnie. A co z nimi? A mówię, zostaw to mnie. Nikt ich nie znajdzie. Nie znajdzie, no. Przecież to nie pierwszy raz. Ja już to tak zrobię, że ślad po nich zaginie. No to jak w bajce. To jak? Stoi? Idę. Czekaj, gdzie chcesz iść? Wiesz, co cię czeka, gdy powiem, że przeszkodziłeś mi w wykonaniu obowiązków? Wywalą cię. A może coś jeszcze wymyślę? Dostaniesz 5 lat. Wyjdziesz, nie będziesz miał włosów ani zębów. Po co ci to? A w czasie wojny byłem w AK. Widziałem kilku kolegów po krótszych wyrokach. No? To jak? Naprawdę mógłbyś je zabić? Ej, no nie przyszłoby to lekko, ale... jak trzeba, to trzeba. Przecież nie mogę liczyć na ciebie. Ty, przedtem możemy się nawet z nimi zabawić. A dlaczego mnie nie zastrzelisz? Bo mi cię szkoda. No widać od razu, że też się wychowałeś w biedzie. Jak ja. Ojciec robotnik, matka szwaczka. Co mi zostało? One tych pieniędzy nie ukradły. Ale za nielegalne posiadanie dolarów dostaje się 10 lat. Dlaczego nie uciekają? Tylko tam siedzą i czekają. No, pomyśl. I dlaczego mam do końca życia biedę klepać? Kampania wrześniowa, 3 lata w lesie. A ta mała znajda będzie żyć jak królewna? Dlaczego? Czy to sprawiedliwe? Ale gdzie walczyłeś? Co? W Campinosie. Potem w powstaniu. Ranny? 2 razy. W prawe kolano. To nie są żadne złodziejki. Przepraszam panów. Pani prosi do pokoju. Panowie, bardzo mi przykro z powodu zaistniałej sytuacji. Jest nam wszystkim równie przykro, ale mam nadzieję, że przyjmą panowie moją propozycję jako honorowe wyjście z sytuacji. Podzielimy całą zawartość kufra na 3 równe części. 2 dla panów, 3 dla nas. Niech każdy z nas weźmie należną mu część i natychmiast się rozejdźmy. Obiecuję, że z naszej strony nie usłyszycie panowie żadnej skargi. Po prostu ślad po nas zaginie. No, proszę. I po co to wszystko było? No, brzmi to bardzo rozsądnie. W pośpiechu zaczął napychać kieszenie kosztownościami. Boże, co robić? Myślę, patrzę na dziewczynę i widzę, że przygląda się bandziorowi z pogardą. Gosposia też obserwuje, jak on zgarnia ze stołu te kosztowności i ociera łzy. A pan też wziął? Nie mogłem. Wiedziałem, że muszę coś zrobić, ale nie mogę tego tak zostawić. Ale pokusa była. Przyznaję, była. Ale łapię go za ramię. Widzę, że on sięga do kabury po pistolet. Zaczynamy się kotłować po podłodze. Ale nie miałem z nim żadnych szans. Po kilku sekundach przypiął mnie do podłogi. Zaczyna mnie dusić. Czuję, że tracę przytomność. I nagle kątem oka widzę biegnącą od strony kuchni gosposię. W rękach trzyma taki ogromny, stary pogrzebacz. Widzę, jak się za nim zatrzymuje, bierze potężny zamach i z całej siły uderza go tym pogrzebaczem w głowę.
Gospodzia mnie cuci, pomaga mi wydostać się spod niego, wciska mi do dłoni pistolet i mówi, żebym go zastrzelił. Niech pan strzela! Niech pan strzela, niech go pan zabije! No, strzelaj! No nie bądź głupi, strzelaj! Dobrze wiesz, że jeżeli nie strzelisz, to ja cię tak załatwię, że nie wyjdziesz przez następnych 20 albo 30 lat! Niech pan strzela, na miłość boską! Wiesz, że tatara chce się ciebie pozbyć! Wiesz, że mam złożyć na ciebie raport! I wiesz, co im powiem? Że to ty znalazłeś pieniądze, że potem chciałeś mnie namówić, żeby je zamordować i ukryć ich ciało. To kłamstwo! A komu myślisz uwierzył, mnie czy tobie? Niech go pan zabije, bo on pana zniszczy! A niech pan da ten pistolet! Najpierw to trzeba go odbezpieczyć. No, to na mnie już czas. Do widzenia, panią. Może mnie trochę poniosło. A z wami, kapralu. A z wami ta się jeszcze policja. No. Niech pan ucieka. On panu tego nie przebaczy. Dziękuję panu z całego serca, dziękuję, ale... Pan musi teraz uciekać. Wszyscy musimy uciekać. Podbiegła do walizki i podała mi kilka plików spiętych gumką banknotów. Jakieś kamienie, jakieś monety. Ale ja naprawdę nie chciałem pieniędzy. Ja tego naprawdę nie zrobiłem dla żadnego wynagrodzenia. Nie chciałem od niej nic. A ona tego nie chciała zrozumieć. W końcu podeszła do stołu, podniosła z niego 3 złote obrączki. Na moich oczach zawinęła je w taką szarą gazetę. Nie chciałem ich przyjąć, ale ona nalegała. W końcu prawie siłą wcisnęła mi je do kieszeni. Ale skąd tam były te wszystkie pieniądze? To były naprawdę ich pieniądze? Ja też byłem ciekawy. I zapytałem ją o to. Powiedziała, że przed wojną ich wujek był bogatym jubilerem. A w czasie wojny wśród jego klientów było wielu niemieckich oficerów. Gdy wujek znalazł się na liście do Auschwitz, jeden z jego klientów przyszedł w nocy go ostrzec, a wujek nie uwierzył, że zostanie aresztowany. Ale wiedziony jakimś przeczuciem, jeszcze tego samego dnia wysłał swoją żonę i 2 synów na wieś do mamy tej właśnie dziewczyny, aby się tam tymczasowo schroniły. Wraz z nimi przesłał w drewnianej skrzyni wszystkie oszczędności. To była skrzynia, którą my znaleźliśmy. Wujka aresztowano następnego dnia, ale chłopcy i matka zostali pod opieką dziewczyny i jej matki na wsi. W czasie wojny zmarła matka chłopcu, zmarła też matka tej dziewczyny, więc to właśnie ona, pomimo młodego wieku, musiała przejąć opiekę nad chłopcami. Ich wychowanie finansowała pieniędzmi ze skrzyni. Nie mieli żadnego innego źródła utrzymania. I co? Robal pana zakapował? Tej nocy musiałem wyjechać z miasta. Chociaż żal mi było fotografii rodziców z mojego pokoju. Chyba nie wierzyłem do końca, że będę miał kłopoty. Nad ranem postanowiłem zaryzykować i prześlizgnąłem się na piętro, gdzie mieszkałem. Ostrożnie otworzyłem drzwi, a oni tam wszyscy już na mnie czekali. Bandzior, tatarak i kilku innych, których nie znałem. Postawili mi zarzuty o morderstwo i natychmiast aresztowali. Po drodze strasznie mnie zbili. Wybili mi kilka zębów, złamali obojczyk. Bił przede wszystkim bandzior. Założyli mi sprawę. Bandzior zeznał, że to ja znalazłem pieniądze, że to ja sugerowałem, żeby zabić dziewczynę i jej gosposię, ale on się nie zgodził.
Wtedy to miałem mu grozić pistoletem, a jemu udało się uciec. A ja wiedziałem, że nie było sensu się bronić. Dziewczyna, gosposia, chłopcy, wszyscy zapadli się jak pod ziemię. Dostałem 20 lat. Przepracowałem w kamieniołomie, w Strzelcach, a potem byłem we Wronkach. Wyszedłem i nigdzie nie mogłem znaleźć pracy. Dopiero kolega odważył się zatrudnić mnie do odśnieżania ulic. Chodziłem z wózkiem, szuflą i odśnieżałem rynek. Ale byłem wdzięczny, że miałem pracę. A dziewczyna? Czy widział pan jeszcze kiedyś tę dziewczynę? Nie wiedziałem, co się z nią stało, ale pytać trochę się też bałem. A pewnego Sylwestra odśnieżałem jak zwykle rynek, ubrany w czapkę, uszatkę. Nie wyglądałem najlepiej, trochę się tego wstydziłem. Unikałem ludzi, no jak mogłem. Wszędzie trwają zabawy sylwestrowe, strzelają szampany, ludzie się śmieją, świętują, a ja odśnieżam. W pewnym momencie za moimi plecami usłyszałem warkot silnika, odwracam się i widzę luksusową limuzynę. Przejeżdża obok mnie, coś mnie tknęło kątem oka. Na tylnym siedzeniu widzę takiego łysawego jegomościa w drogim fraku, a obok niego siedzi dziewczyna. Od razu ją poznałem. To była ona. Ja szybko odwróciłem głowę, ale ona też mnie poznała. Za moimi plecami usłyszałem pisk hamulców zatrzymujące się limuzyny, a po chwili odgłos zbliżających się kroków. W końcu się odwróciłem. To na pewno była ona. Mimo tego, że od naszego spotkania upłynęło kilkanaście lat, ciągle miała tę samą dziewczęcą twarz. Stała teraz piękna, wystrojona na sylwestrową imprezę w pięknym futrze. To pan? To ja. Wszędzie pana szukałam. Przez Czerwony Krzyż. Słyszałam, że jest pan w więzieniu. Ale nie wiedziałam gdzie, więc nic nie mogłam zrobić. Jak długo był pan w więzieniu? 15 lat. My uciekliśmy do Szwajcarii. Czy ja mogę coś dla pana zrobić? Nie mam przy sobie portfela, ale mój mąż będzie miał. Proszę tu na mnie poczekać. Zaraz wrócę, to potrwa chwilę. Nie chciałem czekać. Odwróciłem się i zacząłem pchać mój wózek w drugą stronę. I więcej jej nie widziałem. Nigdy? Nigdy. Spojrzał na mnie. Widziałem, że był bardzo zmęczony. Dziadek podniósł róg leżącej na stole ceraty i pod blatem stołu zobaczyłem szufladę. Pogrzebał w niej chwilę, a potem wyciągnął małe, opakowane w stary gazetowy papier zakurzone zawiniątko. Rozwinął je ostrożnie i z zawiniątka wysypały się trzy piękne, misternie wykonane złote obrączki. Te same? I tak zmarnowałem swoją drugą szansę. A pana trzecia szansa? Ciągle czekam. Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Trzy szanse według sztuki Rafała Kapelińskiego. Wystąpili Dziadek Stanisław Brudny, Irek Przemysław Wyszyński, Franek Piotr Bajtlik, Mama Izabela Dąbrowska, Pani Fleischmann
Anna Apostolakis, posterunkowy tatarak Krzysztof Szczerbiński, bandzior Krzysztof Banaszyk, chłopak Józef Pawłowski, gosposia Ewa Serwa, Emilka Agata Paszkowska. Opracowanie muzyczne Marian Szałkowski. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Adaptacja i reżyseria Dobrosława Bałazy.